Poniedziałek. Witam się z Wami w nowym tygodniu i życzę Wam miłego dnia. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną swój wolny czas. Jeśli macie ochotę, to zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną swój wolny czas. My przyjechaliśmy na działeczkę, ale niedługo musimy jechać, bo mężuśka ma na popołudnie. Zaglądamy sobie do pomidorków. Mają się ok, tfu. Kwitną, więc fajnie. Jak na razie ładnie wyglądają. Tutaj winogrono już się rozrosło mega. Zobaczymy, jak grona. Czy pojawiają się jakieś? No są grona. Mam sałatę masłową. Tutaj bazylię. Także na razie rośnie. Ślimaki się nie dobrały. No ale teraz jesteśmy praktycznie codziennie, więc mamy na wszystko oko. Rzodkiewka urosła. Myślałam, że poszła w liście, ale nie. Całkiem spore rzodkiewki. Dzisiaj sobie też wczoraj byliśmy na działeczce, no ale oczywiście Iwona zapomniała torebki z wszystkimi swoimi rzeczami, łącznie z telefonem. Więc pozostała mi tylko książka do czytania. Na targu kupiłam sobie wczoraj też dwie sadzonki pietruszki naciowej, wieloletnia. Ogóreczki jeszcze, też już całkiem spore. Rządek cebuli siedmiolatki, ale wiecie co, jakaś taka lichutka mi się wydaje. Tu koperek pojawił się. Natki pietruszki niestety nie ma, a też była posiana. Pierwsze wchodząc na działkę, co nagrałam w szklarni i pomidory, krzewy pomidoru. Ja tutaj się zachwycam kwiatkami, że rosną, a on tutaj zauważył pierwsze zielone pomidorki, także coś z tego będzie. I w sumie same zapylają się, trochę począsa krzaczkami i to wystarcza. W szklarni dobrze się ma ten szczawik gruszkowaty, ale rośnie sobie grzecznie przy obrzeżu. Specjalnie nie przeszkadza. Niech sobie rośnie. Tak wygląda ten kwadracik przed zmianą. I zobaczymy, jak będzie wyglądał po zmianie. Tutaj będzie troszkę przekopanych roślinek, żeby to miało jako taki wygląd, a tutaj braknie jakiś metr, pół metra obrzeża. Ale już to fajnie wygląda. To jeszcze tylko musi troszkę bardziej powbijać tą stronę w ziemię, żeby mniej więcej wysokość była podobna do tej z bordera po prawej. Ale fajnie mu to wyszło i myślę, że taki kształt o wiele lepiej wygląda niż ten taki ordynarny, kwadratowy, obtoczony murkiem. Półtorej godzinki okienka wolnego czasu wykorzystałam na oplewienie tutaj tego kawałeczka przy roślinach, które lubią cień. Sobie przeszłam dookoła. Tutaj mam właśnie gęsto posadzony ten czosnek południowy i szafirki, ale one pięknie na wiosnę wyglądają, więc zostawiam je w miarę w spokoju. Wyplewiłam do tego kawałeczka. Teraz idę podlać jeszcze rośliny, bo zbieramy się do domu. Odzywam się do Was już z domu, wróciliśmy z działeczki. Mężuśka poszedł już do pracy, ja tak na szybko zrobiłam obiad. Miałam 3 główki kapusty młodej, więc udusiłam cały gar kapusty duszonej.
No, jeszcze z wczoraj były polędwiczki z kurczaka. Także dzisiaj Mężuśka dostał taki obiad. A tak w ogóle to zrobiłam też gołąbki, gar gołąbków. Także jak dzieci wrócą ze szkoły, będą mieć gotowe gołąbki do zjedzenia. Jeszcze tylko muszę obrać ziemniaki. Na jutro myślę, że też gołąbków starczy. Dzisiaj pójdę troszkę na łatwiznę i zjedzą gołąbki z ziemniaczkami i sosem do spaghetti. Ale jutro sobie obiecałam, że do tych gołąbków wypróbuję sos paprykowy. Wspominałam, że jutro pojadę i zostanę dłużej na działeczce, ale okazuje się, że nie będzie tak prosto, bo jutro przyjdzie do mnie kurier z Jeffkiem, złotokapem, no i muszę być w domu. Nie lubię, powiem Wam, przesyłek dostarczanych przez kuriera. Wolę te z paczkomatu, no ale wiadomo, Jeffko raczej do paczkomatu by nie weszło. Więc niestety muszę być cierpliwa i cierpliwie poczekać na kuriera. Dzisiaj to już będzie taki typowo domowy do końca dnia vlog. Nie wiem, czy takie lubicie, ale takie jest moje życie, takie codzienne. Mam w planie za to dosadzić kwiatów na balkonie. Mam kilka sadzoneczek, tak jak wspominałam Wam rano na działce, udało mi się dorwać 3 skrzynki balkonowe, takie do powieszenia na barierkę dwustronne. Więc wsadzę sobie do nich kwiatki, które kupiłam, mam ich troszkę, a że kwiatki rozbujały mi się po prawej stronie balkonu, a z lewej jest tak smutno, więc stwierdziłam, że jeszcze dosadzę roślin na lewą stronę balkonu, żeby było bardziej kolorowo i żebym miała więcej roślin do podlewania i ogarniania. Tak w ogóle to jeszcze dzisiaj muszę podlać wszystkie rośliny w mieszkaniu, bo już proszą się o wodę, no i jeszcze te choinki. Wiem, czy to dzisiaj będę podlewać, czy jutro zobaczę, jak się ogarnę z roślinami na balkonie, bo tam mnie troszkę jednak zejdzie. Chcieliśmy jeszcze kupić w Leroy Merlin albo na ogrodzie w Oszonie korę, takie zrębki kory do obsypania tam na działeczce tego kawałka ogródka, który teraz Mężuśka tam tworzy, bo roślinki są już powsadzane. Ale nigdzie nie ma takiego koloru. Brązowy tam w sumie by się nie odznaczał. Ten taki żółty kolor, żółta barwa, nie podoba mi się. Jakoś tak dziwnie wygląda. Najlepsza właśnie by była ta barwiona tak troszkę na czerwono, na ceglasty kolor. No ale nigdzie już takiej kory nie ma. Zostały właśnie te brązowe i te takie żółto-zielone. Zobaczymy jeszcze w Obi i w Carrefourze. W Castoramie. Może tam uda nam się dokupić właśnie taki kolor kory, jaki chcemy. A jak nie, to już powiedziałam Mężuśce, że ja sobie ten kawałeczek ogródka ogarniam. Tyle ogrodu, także i ten kawałeczek jak sobie ogarnę, to nic mi się nie stanie. Chciałam też troszkę podsypać tą korą, dlatego żeby dłużej utrzymywała się wilgoć przy roślinach, jak podlewamy przy podlewaniu, bo tak to bardzo szybko ziemia wysycha. Ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Może jutro podjedziemy, nie wiem. Wszystko zależy oczywiście od kuriera. Jest godzina 15, na balkonie mocno słonko grzeje. Nie wiem, czy dam radę teraz wyjść, posadzać te roślinki. Jeszcze chwilkę chyba poczekam, zrobię sobie kawkę, ogarnę w kuchni to, co tam nabroiłam, bo mam strasznie dużo rzeczy do mycia po tej produkcji obiadowej, którą sobie zrobiłam. No ale cieszy mnie, bo już najgorsze mam za sobą i obiad na najbliższe 2 dni mam z głowy. Ale w tym dobrego mogę zająć się innymi rzeczami niż myśleniem, co ugotować na obiad. No tylko jutro ten sos pieczarkowy, paprykowy będzie do zrobienia, ale to już pikuś. Mam nadzieję, że wyjdzie, bo będę go robić pierwszy raz. Uciekam do kuchni ogarniać, pomyć wszystkie naczynia. Zrobię sobie kawkę, wypiję. A później już myślę, że troszkę słonko da sobie spokój tutaj, nie będzie mi tak grzać w główkę. Spokojnie sobie będę już ogarniać balkon. Kuchnia ogarnięta, zlew pusty, ziemniaczki gotują się na gazie. Jeszcze tylko muszę upchać dziś tą kapustę duszoną. No i tutaj mam gar gołąbków, za chwilę będę musiała przełożyć część do garka. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Oczywiście z wierzchu zbiorę te liście i wybiorę po 2 gołąbki dla dzieci do osobnego garka. Zrobię sos i obiad gotowy. Rano, zanim pojechaliśmy na działeczkę, zrobiłam, pościągałam wszystkie ręczniki, zrobiłam pranie.
bo dzisiaj był dzień wymiany ręczników. Fajnie wszystko mi wyschło. Coś się chmurzy, jest bardzo duszno. Chmury naszły. No i kto wie, czy coś nie popada. Dobra, to ja teraz ściągam pranie z suszarki i zabieram się tutaj za balkonik. Zrobiłam sobie małą przerwę, usiadłam tutaj na balkonie, bo stała się rzecz niesłychana. Brakło mi ziemi. No i ona jak mówiła, że dzisiaj już nie ma zamiaru wychodzić z domu, tak musiała się ubrać i wyjść po ziemię do sklepu. Na szczęście towarzyszyły mi dzieci. Adi przytachał mi cały wór ziemi. Ja miałam już tutaj na balkonie w sumie pół worka. Dzisiaj dokupiliśmy cały wór, a i tak to wszystko mało. Także zrobiłam nieplanowaną przerwę. Wróciliśmy do domu, jeszcze po drodze byliśmy na lodach. Taki nieplanowany spacer. Pewnie dopiero jutro pokażę Wam wsadzone rośliny, bo dzisiaj chciałabym już wszystko sobie dokończyć. Pomyć tutaj balkon, wytrzeć kurze. Porać się ze wszystkimi roślinami przede wszystkim, ze wszystkimi skrzynkami. Wam chciałam już dzisiaj bardzo podziękować za wspólny dzień i do następnego razu. Papatki.